Na początku było Słowo. Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo. Ono było na początku. Przez nie wszystko się stało, co się stało. Wszechmogący i dobry Bóg stworzył niebo i ziemię oraz fascynujący świat pełen pięknych stworzeń. Okres świąt Bożego Narodzenia to czas, który jednoczy wokół siebie ludzi jak rzadko kiedy. I mimo że każdy z nas zapytany na wyrywki potrafi opowiedzieć choć część historii narodzenia Dzieciątka Jezus, to co roku chętnie wracamy do tych wydarzeń. Tak było i tym razem. 5 stycznia 2020 roku w Miejskim Domu Kultury w Łańcucie odbyły się jasełka Największa Miłość. Mniej więcej od chyba 8 lat w Łańcucie są takie rodziny, całe rodziny, które przygotowują właśnie przedstawienie bożonarodzeniowe, czyli jasełka. To są z całego Łańcuta osoby z różnych grup, różnych formacji, różnych parafii i jednoczą się właśnie przed świętami Bożego Narodzenia i przygotowują przedstawienie bożonarodzeniowe. Od dzieci małych, które rosną, później stają się większymi aktorami i dorosłymi. I trwa to co roku nieprzerwanie, od 8 lat, tak mi się wydaje. Jak długo trzeba przygotowywać takie przedstawienie? My to robimy 1,5 miesiąca, ale na pewno jest to za mało, więc tak powiedzmy robimy to w takim tempie troszkę przyspieszonym, bo to normalnie pracujemy, chodzimy do szkoły, ale 1,5 miesiąca myślę, że musimy poćwiczyć. Ile osób mniej więcej bierze udział w przedstawieniu? W tegorocznym około 30 do 40 osób. Trzymamy się takiej tradycyjnej formy, ale mamy w tym roku wpleciony taki wątek od stworzenia świata zaczynamy. Chodziło nam o to, żeby pokazać, że człowiek zgrzeszył i odrzucił miłość Boga, a Pan Bóg przez to, że się urodził, przyszedł na świat, to na nowo przyniósł człowiekowi tę miłość. Dlatego zależało nam takim początku, gdzie jest początek zła. I Pan Bóg właśnie przez swoje przyjście, przez to, że urodził, że posłał swojego Syna, to zło leczy w człowieku. O to nam chodziło. Chcieliśmy to przekazać. Tym razem postawiono na tradycyjny przekaz Bożych wydarzeń, a aktorzy z wielkim zapałem podchodzili do przygotowań. Proszę powiedzieć, jak długo przygotowywali się Państwo do tego przedstawienia? No tym razem jakieś 2 miesiące, coś takiego. No, jak zwykle raz jest dłużej, raz krócej. I no, o trema zawsze jest, nie? Ja może opowiem swoje pierwsze doświadczenie, tak szybciutko. Pierwszy raz, jeszcze kilka lat temu, siostra Gracjana nas werbowała pod kościołem z żoną i pierwsze próby i tak dalej, cały czas zastanawiałem się, co ja tu robię, problem, publiczność i tak dalej, nie? I później podczas kwestowania po spektaklu reakcja widzów, te łzy i to wszystko, to wzruszenie rozwiało wszelkie moje wątpliwości i od tamtej pory już wiem, że to, co robię, ma sens. To tyle ode mnie, dziękuję. Czy to jest taka tradycyjna forma jasełek, czyli odzwierciedlamy historycznie to, co było, czy w tym roku jakieś nowości, coś takiego innego jest wprowadzone? Nie no, tradycyjna forma, tradycyjna forma. Tym razem tak, były i takie bardzo nowoczesne jasełka, ale tym razem bardziej tradycyjna, tak, i ludowe. No, te są tradycyjne. Udało nam się także z bliska przyjrzeć najmłodszemu, a zarazem najważniejszemu aktorowi, który nabierał sił przed występem, więc w jego imieniu wypowiedzieli się rodzice. Jacek. Bardzo się cieszymy, że Jacek może wystąpić. Jest najmłodszym aktorem, tak jak już pani powiedziała. Jesteśmy wszyscy bardzo rozemocjonowani. Mam nadzieję, że będzie grzeczny, że nie będzie płakał. Tam na widowni siedzi babcia i siostry Jacka, także będziemy patrzeć, jak występuje. I choć stale wydaje nam się, że o Bożym Narodzeniu wiemy już wszystko, dzieci wciąż sprowadzają nas na ziemię. Czym dla Was jest Boże Narodzenie? Co się wtedy dzieje takiego ważnego na świecie? Że przychodzą goście. Wielkie święto. Że Jezus urodził się. A co Wy dzisiaj będziecie robić na tym przedstawieniu? Będziemy tańczyć, a ja będę mówić też jako owca. Występować i
występować po prostu. I jeszcze będziemy wszyscy owcami. Jeszcze będą tam kwiatki. I jak widzę zwierzęta. I dalmatyńczyk. Retransmisję z całych jasełek możecie w każdej chwili oglądać, klikając w link zamieszczony w opisie.